trenera, fakt, że ten sezon startuje tak późno, a potem tak będzie intensywny. Jakie to niosło wyzwania przed Panem, przed drużyną w tym okresie przygotowawczym? Jak bardzo dla Pana będzie to nowe doświadczenie? Znaczy, to nie do końca będzie nowe doświadczenie. W ubiegłym sezonie graliśmy w Lidze Mistrzów i tak naprawdę poprzedni sezon nie za wiele dla nas się różnił od obecnego, więc to jedynym utrudnieniem, które było tak naprawdę, to ilość zawodniczek, która mogła z nami się przygotowywać i uczestniczyć w turniejach. Więc myślę, że to nie będzie jakiś wielki problem. Jeżeli chodzi o to zgranie właśnie i fakt, że tych dziewczyn nie było w tym okresie przygotowawczym, czy na tą chwilę trener jest zadowolony, nie wiem, jakoś procentowo można to określić, czy jeszcze będziecie potrzebowali czasu, żeby to funkcjonowało tak, jak pan sobie wymarzył? Sytuację mamy o tyle komfortową, że w tym roku jest rywalizacja praktycznie na każdej pozycji i tutaj mamy bardziej zespół wyrównany. Co do zgrania, każdy wie o tym, że w ciągu dwóch tygodni nie da się zgrać zespołu 12 zawodniczek ze sobą, czy wykrystalizowanie takiej gotowej szóstki. Zespół w większości doświadczony, więc myślę, że ten czas, który będzie nam potrzebny do tego, by się zgrać, będzie minimalny i ważne, żebyśmy dobrze wystartowali. Pytanie do prezesa. Fakt, że w tym roku nie rywalizujecie w Lidze Mistrzów, tak? To jakoś powoduje, że ten sezon będzie tańszy w kontekście tego, czy ten budżet jest na tym samym poziomie, czy było jakieś wahnięcie? Może zacznę od budżetu, więc budżet nieznacznie wzrósł, dlatego że pozyskaliśmy dwóch nowych sponsorów, mam tutaj na myśli firmę Budimex i firmy PGNiG, czyli Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Pozostali sponsorzy pozostali na tym samym poziomie. Puchar CEF, chociaż nie mamy w nim doświadczenia jeszcze, wygląda na to, że będzie nieco tańszy niż Liga Mistrzów. Ale z kolei mamy nadzieję, że dojdziemy dalej, więc w zależności od tego, jak długo będziemy grać w Pucharze CEF, no to te koszty będą się zwiększać lub zmniejszać. Przypomnę tylko Państwu, że wiemy już, że tak jak w ubiegłym roku mieliśmy pewne dywidendy z transmisji telewizyjnej. W tym roku, czy od tego roku już ma ich nie być, więc to też chyba jedyna dyscyplina w grach zespołowych, która na któryś, grając w pucharach europejskich, się nie zarabia, tylko traci. No i prezesie, jeżeli się to traci, to Pan jako prezes klubu zwołuje się z, nie wiem, z panem z Muszynianki, z różnymi, po prostu tupnąć nogą, bo to, wie pan, no, powieść, że tracicie, to wiadomo, że tracicie tych, ale no, musicie się postawić, bo inaczej to tak będzie nieskończoność. No sygnał do tego dał już prezes AZS-u Częstochowa, prawda? Który powiedział, że w przyszłym roku będzie, w tym roku rozmawiał z prezesami innych drużyn, aby w przyszłym roku żadna z polskich drużyn nie wystartowała, jeśli zasady się nie zmienią. Ja jestem bardzo podobnego zdania. No, ciekawy jestem, no, chcemy zobaczyć, jakie to są koszty związane z tym pucharem CEF. Wydaje się to nie w porządku, że nie będziemy, zresztą tam jest problem jeszcze inny, ponieważ telewizje generalnie nie chcą tego transmitować, nie wiadomo dlaczego. Tu wydaje się, że trzeba by o to zapytać, dlaczego telewizje nie chcą transmitować władze Blues League czy profesjonalnej ligi siatkowej, bo one negocjują kontrakty telewizyjne. I z pewnością to pytanie do pana Popki czy Kasprzyka zadam przy najbliższym spotkaniu prezesów, bo to oni negocjują te kontrakty. Dlaczego telewizje nie chcą tego transmitować, nie wiem, potrafię państwu powiedzieć. To pytanie właśnie a propos tej spółki. Może pan doprowadzi z błędu, ale czy już na tą chwilę można mówić o jakimś kapitale założycielskim i o udziałowcach? Nie chciałbym zdradzać tego typu tajemnic, bo myślę, że to musi chyba walne zgromadzenie lub też przynajmniej udziałowcy się na to zgodzić, żebym mógł ich w tym zakresie reprezentować. Jest 8 udziałowców, kapitał założycielski to kilkadziesiąt tysięcy złotych. Przecież... A prezydent może na przykład potwierdzić, że miasto będzie uczestniczyło w tym projekcie? W jakim zakresie? Jest
miasto na pewno będzie wspierało tak jak do tej pory poprzez promowanie miasta, drużyna, promowanie miasta, jak również stypendia i to jest na pewno. A nie chcecie na przykład wykupić części akcji, tak jak to się dzieje w sporcie? To jest do dyskusji. Oczywiście będziemy starać się rozszerzać grono udziałowców i na pewno będziemy próbować pozyskiwać nowych udziałowców i powiększać kapitał. Przy czym tutaj chcę podkreślić jedną bardzo ważną rzecz. To jest spółka non-profit. To znaczy nie jest ukierunkowana na zysk. Wszystkie dochody, które będą generowane, będą spożytkowane na działalność sekcji siatkówki. Udziałowcy nie będą czerpać zysków. Czy to jest spółka z o.o., czy to jest spółka z ograniczoną, to jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Pytanie do pani kapitan, czy w ogóle siatkarki żyją takimi zmianami organizacyjnymi w klubie? Czy to jest dla was ważne, czy... Szczerze powiedziawszy, dla mnie to jest trochę czarna magia, o tym co tutaj pan prezes mówi. Także myślę, że dla dziewczyny również. Mamy się skupić na graniu i to jest najważniejsze. A w pani opinii rzeczywiście ten sezon też, tak jak mówią te działacze, to nasz, że będzie ciekawszy, bardziej wyrównany, więcej drużyn będzie zaangażowane w walkę o kluczowe miejsca? Tak, wydaje mi się, że tak. Tak jak powiedział sobie trener, prezes, prezydent. Na pewno jest wiele drużyn, które chcą powalczyć o te najwyższe cele. Myślę, że my na pewno także do nich należymy. Będzie ciekawie, każdy mecz będzie ważny, nie można tracić punktów z tymi teoretycznie słabszymi przeciwnikami, chociaż słabych tutaj nie będzie, także postaramy się grać fajną, ładną siatkówkę, a przy okazji wygrywać każdy mecz. Ja mówię o tym zgraniu, nie wiem, już czuje pani, że dostaje pani piłki w tempo od nowej rozgrywającej, czy to też jeszcze wymaga czasu? Myślę, że już jest i tak naprawdę bardzo dobrze, ale na pewno jeszcze troszeczkę czasu potrzebujemy, żeby się zgrać, ale myślę, że na obecną chwilę jest naprawdę fajnie. Co mam powiedzieć? Na pewno są oczekujące te wieści, które już były, te sparingi, te turnieje, które panie brały udział, gdzie w zasadzie radziły sobie bardzo dobrze, więc to jest naprawdę zachęcające. No i szalejcie tempo tego zbiegu, prawda? Bo to taki jest, że nie ma czasu na pani. Szczególnie początek. No. Kolej miesiąca będzie takie tempo. Podróże, granie. Tak. Dobrze, pierwszego przeciwnika mamy w miarę blisko. Dobrze, że Sylwester. Ale już tak płok. Ale tak lepiej. Prezes obiecał zorganizować Sylwester na hali. Ja o ile sobie przypominam, to w zeszłym sezonie i więcej grałyśmy, tym grałyśmy lepiej, także myślę, że tak samo będzie. Wszyscy jesteśmy do Państwa dyspozycji w takich indywidualnych rozmowach jeszcze przez kilkanaście minut. Bardzo dziękuję. Dobra.